Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj mamy poniedziałek, 28 czerwca. Dzisiaj w liturgii wspominamy świętego Ireneusza, biskupa i męczennika, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Pierwsze skojarzenie, kochani, związane z dzisiejszą Ewangelią to ckliwa pastorałka, kolęda, nie było miejsca dla Ciebie. I rzeczywiście, gdybyśmy chcieli spytać Pana Jezusa, gdzie jest adres Twojego zameldowania czy zamieszkania, Pan Jezus nie podałby jakiegoś stałego miejsca. Przebywał trochę tu, trochę tam, w różnych miejscach i u przyjaciół, i gdzieś tam w grotach, w jaskiniach, i pod gołym niebem czasem spędzał jakieś noce na modlitwie. Nie miał stałego miejsca, które byłoby typowe dla Pana Jezusa, że tam można Go zawsze znaleźć. I również to, co jest kluczowe, związane z dzisiejszą Ewangelią, to uczeń Pana Jezusa podziela Jego los. Również jeśli chodzi o Jego miejsce. Tam, gdzie pośle Cię Pan Jezus, tam po prostu jest miejsce, gdzie przebywasz. U nas, u franciszkanów, kochani, typowe jest częste zmienianie miejsca zamieszkania, dlatego że często przyłożeni wysyłają nas do jednego czy do drugiego miejsca. Wyjątkowo czasem zdarza się, że ktoś jest przypisany do jakiegoś dzieła, na przykład ktoś prowadzi franciszkańskie biuro pielgrzymkowo-turystyczne, albo na przykład prowadzi mały chór Wielkich Serc, albo jakaś inna działalność, gdzie celowe jest i dobre jest, żeby jakiś współbrat pozostał dłużej na jakimś miejscu. Natomiast często zdarza się, że zmieniamy miejsca. Również kiedy posługujemy podczas rekolekcji, szczególnie wielkopostnych, to zdarza się, że co tydzień jesteśmy w innej parafii, w innych miejscach i również są różne warunki. Zdarzało się, że gdzieś, gdzie głosiłem rekolekcję, to marzłem w nocy, musiałem przy grzejniku rozgrzewać się, a bywały też takie miejsca, gdzie te pomieszczenia były bardzo komfortowe, powiedziałbym nawet jakieś apartamenty. Pamiętam w 2008 roku, kiedy miałem rekolekcje wielkopostne w Stanach Zjednoczonych na wschodnim wybrzeżu, gdzie co tydzień przez 6 tygodni miałem w innym miejscu rekolekcje. Nie mogłem ze sobą zabrać swojej gitary, więc w każdym z tych miejsc wcześniej zorganizowałem sobie pożyczkę właśnie gitary i sprzętu nagłaśniającego, dlatego że mam taki styl, że po konferencji zawsze jest jakaś piosenka, którą dzielę się z słuchaczami. A więc, kochani, pielgrzymowaniem, wędrowaniem jest życie ewangelizatora. Tak jak Pan Jezus, który dzisiaj był tu, jutro jest tam i często nie mamy na to żadnego wpływu. I być może Pan Jezus Ciebie wzywa, mimo że jesteś być może osobą świecką, być może wezwie Ciebie i powie: słuchaj, potrzebuję Ciebie, abyś pojechał do jakiegoś miejsca i był również misjonarzem albo misjonarką. Znam takie osoby, które poświęciły swój wolny czas i również narażając swoje życie i zdrowie, jechały do różnych miejsc, aby tam ewangelizować. Uczeń, kochani, ma dzielić los swojego mistrza, zarówno jeśli chodzi o miejsce, dokąd Pan Jezus posyła, ale również jeśli chodzi o szacunek albo też brak szacunku. Jeśli jesteś przytulony do Pana Jezusa, to może zdarzyć się, że będą rzucać w Pana Jezusa i również przy okazji w Ciebie kwiatkami, płatkami róż. A może zdarzać się, że będą rzucać w Pana Jezusa i również w Ciebie kamieniami. Musisz być przygotowany na to, że jeżeli jesteś uczniem Pana Jezusa, to dzielisz po prostu Jego los. Uczeń Pana Jezusa, kochani, musi być gotowy na wszystko. Również na odbieranie szacunku, żeby w tym momencie nie poprzewracało mu się w głowie, żeby nie skupiał na sobie, ale na Panu Jezusie. I również musi być gotowy na to, że również będzie odrzucony, sponiewierany i podeptany, tak jak czasem robią to z Panem Jezusem. Uczeń Pana Jezusa musi bronić się przed tym, aby sprawy swoje osobiste nie stawiał ponad Królestwo Boże, ponad posługiwanie. A więc najpierw Królestwo Boże, najpierw wezwanie Pana Jezusa i wierność Jego powołaniu, później dopiero sprawy związane może z rodziną, może ze sprawami takimi osobistymi. Mamy dzielić się naszym czasem z innymi ludźmi. Jeśli prawdą jest przysłowie, że czas to pieniądz, to rzeczywiście uczeń Pana Jezusa jest bardzo ubogi, biedny, dlatego że swój czas często podzielił już na tyle kawałków dla tylu różnych ludzi, że właściwie dla niego często brakuje tego wolnego czasu. Czasem zdarza się, że również odpoczynek gdzieś tam jest na końcu, na pierwszym miejscu, to wszystko, co musi zrobić na wczoraj. Drodzy, kochani uczniowie Pana Jezusa, którym czasem nie jest łatwo, czy żałujecie tego, że poszliście za Panem Jezusem, że czasem jest Wam trudno i nie macie już żadnego życia prywatnego, żadnego wolnego czasu, czy żałujecie tego?
Myślę, że nie. Jeśli jesteście prawdziwymi uczniami Pana Jezusa, to wiecie o tym, że gdzieś tam nawet potraficie wygrzebać spod ziemi czas dla osoby, która tu i teraz potrzebuje tego czasu, dlatego że jutro może być już za późno. Przyjmijcie, kochani Boże, błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra. Thank you.